się, manko mordeczki, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w RDR 2. Przybłąkał się tutaj pies. No to mamy psa. No to mamy obozowego pieska. What should we call him? Well, he's a wanderer. He probably did something bad. Kane. His name is Kane. Okay. Hey, Kane. Well. No właśnie, co to jest za rasa psa? A real bad thing. So he never stopped wandering. Catahoula. Fajne psisko. A ja założyłem sobie akurat swój buntownik. Okej, no to idziemy już teraz do Williamsona. Ale wcześniej mamy tutaj znak zapytania. Sprawdźmy, o co chodzi. Tilly. You okay, Arthur? You want to talk? Tak. Yes. Pogadamy. What's been going on with you? I don't know. What? Been acting kind of crazy. Mm-hmm. How so? I've been killing a lot. I mean, innocent folk. I don't know why. Yeah, that's bad, Arthur. That's real bad. I know. Szczerze, on potrzebuje tej rozmowy. You know me. Sure, I know you. But then you go act all crazy. Ruffin, but I've always been crazy. No, you haven't. Maybe Mike can put a spell on me. And maybe you're just being a fool. Well, there's always that. Okej. Okay. Ruszamy w takim razie do Williamsona. Chociaż mamy też z Trelawneym akurat misję, ale myślę, że lepiej będzie teraz właśnie zrobić misję dla Williamsona. Chociaż nie wiem, czy to nie będzie jedna z ostatnich misji tutaj, więc może jednak by lepiej było zrobić wszystkie misje w obozie. I chyba jednak zmiana. O kurwa. Ten znowu pije. No właśnie, znowu schlał się. Dobra, idziemy do Trelawneya, ale zobaczcie, jeszcze mamy tutaj, jeszcze mamy polowanie z Charlesem i wiem, że później nie będzie już dostępne. Więc kurde, może lepiej by było zapolować właśnie. Tak, na razie zapolujemy. What you preparing for? Greatest of gifts. An unguarded stagecoach. No, you simple-minded fool. Bison. Bison? Bison. From which you can get anything. There's some over on the plains, I believe. Na bizona, kurde. A może to będzie legendarny bizon tatanka? I'll show you how we hunt one. Sure. Why not? Okej, jedziemy.
zapolujemy na bizona. A być może w kolejnym odcinku z Trelawneyem wyruszymy na misję. My mother used to tell me stories of how her tribe moved with the bison. They lived almost as one. The bison went, my people went. Okej, okay, momencik, bo trzeba akurat się przebrać. I mimo wszystko wezmę akurat tutaj lekki sztucer, bo może się przydać, a na krótki kon, na bliski dystans mam tutaj obrzyn i rewolwer Schulera. I think my people, well, we pretty much moved with the whiskey. Well, my father did that too. Okej, okay, czyli na razie myślę, że dobre będzie. Heartlands? O, właśnie. I need to clear my mind. Sure, fine by me. A pewnie oczyścić umysł zawsze się przyda. Chociaż nie wiem, czy polowanie to takie czyszczenie umysłu dobre. Ale jedziemy. Ważne, żeby się po prostu też wyrwać z tego obozu. Jedziemy na Heartlandy. Dlatego ciuchy buntownik zakładam. No póki co akurat nie mam żadnego skompletowanego własnego stroju. No i cóż, zapalujemy właśnie razem z Talsem na bizona, to może to będzie właśnie bizon tatanka, bo normalnie bizon tatanka jest na Hennigan's Stead, a tam no póki co nie mamy dostępu. Zobaczymy. Także uprzedzam, ten odcinek jest wybitnie niewegetariański. Pewnie dam nawet ostrzeżenie. Vegan alert. Anti-vegan alert. Właściwie. No ale tutaj też się poluje. Dużo się poluje. To nie jest gra dla wegetarian. Ani dla wegan. A co tak, taki małomówny jest? A właściwie to powiem wam, że bardziej by się przydało łuk jednak wziąć. Bo też mam zatrutą strzałę, tylko jedną, ale mam. Okej. Okay. Express jest trochę akurat lepsza od Dum Dum, ale celność Dum Dum ma o wiele lepszą. W razie W trzymam na... Tak, mam na roślinożerców, mam też zapach maskujący,
Przeżyjmy trochę tytoniu. A i by się przydało raczej jeszcze olej z węża silny łyknąć. To będzie też wzrost poziomu zabójczej precyzji oczywiście. Tak. Kill one of them. I'll keep them ringed in and you see if you can bring one down. Okay? Clean as you can. Okay. Yeah. Okay. Już zepsułem skórkę. Okay. Czyli to nie był bizon tatanka. A to jego potrzebuje do zestawu ubrań łapacz snów. Okay, let's go. Let's go, girl. Where are we going? I thought I saw some scavenger birds over here. Just wanted to see what attracted them. Okay. Znowu na Heartlands. O kurwa. Look. Bison shot and left for dead, it looks like. Why would someone do that? I don't know. But I see tracks heading in this direction. Kłusownicy albo po prostu ktoś zabijał je dla zabawy. I say we follow him. Alright, lead the way. To się wymordował dla zabawy. Been dead a couple of days at least. Ja pierdzielę. Ktoś po prostu wymordował te bizony dla czystego fanu. Nic nawet nie oskurował ich. Rozumiem, kurde, dla... żeby się najeść. Ale kurwa, tak po prostu od tak zabijać. Dla zabawy. Właśnie. A nie jacyś kłusownicy albo inni debile. Albo debile, no. Dobra, kłusownicy nie muszą być debilami, ale... Ale kurwa. Od tak po prostu mordować bizony. Zaszlachtuje kogoś, kto to zrobił. Tak, po prostu zaszlachtuje. Kurwa. Ktoś tu morduje bizony. Okej. No właśnie, cholerna strata. O, przy okazji marchewkę mamy. Jeszcze nie, marchewkę tylko znalazłem. Skrzynka jakaś. Bimber. I ognisko.
Jeszcze się tli. O, coś my tu mamy. Coś się świeci. Tytoń do rzucia. Owoce w puszce. Morele. Łosoś w puszce jeszcze jest. Będzie do jedzenia. Tak jest. Takim dzbanom nie wolno darować. Jest. Dobra, jedziemy tam. Bastards. Killing for fun. Think we can talk? I don't kill for fun. I kill when I need to. Dokładnie. I to ja rozumiem. Ja jestem mięsożercą, także... No wiecie, ja akurat nie poluję. Dwa martwe bizony. Nie daruję skór wielu. What's your problem? I said, did you fools shoot those bison? Calm down, you black or red bastard, whatever the fuck you are. Did you shoot them? Yes, we did. We shot them bison, we'll shoot you too if you don't get. What business is it of yours? What? We... No! It's that business of mine! Good God, you're crazy! I got a family. A family. Don't shoot them! Tak? Ma rodzinkę? Przesłuchać go, kurwa, trzeba. No właśnie. Tak? Oczywiście. Nie ma dla nich zmiłowania. Trzeba przeszukać to wszystko. Do kłusownika. Trzeba przeszukać obóz. Teraz już ty z... Kofilt to mi się nie przyda. O proszę. Receptura na zatruty nóż do rzucania. Yeah. Czyli zrobione. Ktoś im kurwa zapłacił, żeby po prostu zamordowali jak najwięcej bizonów. Żeby to wyglądało na stawkę Indian. Ja pierdolę.
Okej. Tytoń do rzucia, nie da rady wziąć. No to fru, kurde, przeżyjemy trochę tytoniu. No. A co my tu mamy? Otrzeźwiacz dla konia. Dobra. Oczywiście teraz trzeba jeszcze sprzedać tą skórę. O kurde, momento. A czy to koń? Pewnie tych kłusowników. Pełnej krwi angielskiej. O kurwa. A palusza. Ale szczerze, Anglik jest po prostu lepszy nawet. Biorę go dla siebie. Tak. Będzie mój. Chociaż trzeba akurat wziąć siodło. I mam nadzieję, że da radę zmienić na to. Pyk. Ten jeszcze nienazwany koń. Ale mam teraz oczywiście dwa konie. Jedziemy teraz do stajni tutaj już w Le Moyne. Parę odcinków temu obiecałem wam nowego konia, ale to miał być biały Arab, a jest szary Anglik. Pełna krew angielska. I bęk, proszę bardzo. Mamy również prairie okury. Przyda się. Aha, czyli teraz mamy już na mistrza przetrwania kolejne. Właśnie mam tutaj, jak widzicie, mam kolejne wyzwania na mistrza przetrwania, ale to muszę oczywiście sobie najpierw kupić te... Muszę sobie po prostu kupić, kurde, receptury na te strzały. Szczególnie na strzały z dynamitem, bo wtedy mamy z łuku, mamy po prostu bazukę. Okej. Oczywiście tego tymczasowego konia zostawię w stajni. Mam też kłusaka amerykańskiego, ale no, najwyżej się go sprzeda. Kłusak amerykański za 142,50. A mam jeszcze wolny box.
no tak, czyli kłusakiem amerykańskim jest Abby, a tutaj moment, to mi się zduplikował mi się. Dobra, no to pyk. Teraz zobaczmy jeszcze, jakie są konie. Ardeński i holenderski gorąco krwisty. Real fine saddles here. Mam na razie ulepszony Gerden. Staty zobaczmy. Nie jest taki najlepszy. Okej. You can't have too much with you out in the wilderness. Kupmy może jakąś nową deckę. A śpiwory? Zostawię te, które mam. Okej. A, jeszcze trzeba przecież nazwać tego konia. Tam mówił girl do tego konia, czyli prawdopodobnie to jest klacz. I już wiem, jak nazwać. Tak, klacz. Ale właśnie. Zmiana imienia. Sophie. Na cześć babci Zosi. No i mam nowego konia mordeczki. Trzymajcie się, wielkie pozdro, elo.